Rysunek przedstawia swobodnie wiszącą sprężynę. Gdy na jej końcu powieszono ciężarek, sprężyna wydłużyła się o delta L. O1, O2 to położenie równowagi. W położeniu tym równoważą się dwie siły. Siła sprężystości F ze wskaźnikiem delta L i ciężar Q. Delta L często jest nazywane statycznym wydłużeniem sprężyny. Piszemy warunek równowagi sił działających na ciężarek, a więc siła sprężystości F delta L równa jest K delta L i równa się ona ciężarowi Q, czyli mg. No i odbywają się drgania. Uchwyciłem moment, w którym ciężarek jest wychylony w dół od położenia równowagi o x. Wtedy wydłużenie całkowite sprężyny jest równe delta L plus x. Stąd oznaczenie siły sprężystości wtedy działającej F ze wskaźnikiem delta L plus x. Piszemy dynamiczne równanie ruchu ciała drgającego, czyli drugą zasadę dynamiki dla niego, a więc masa razy przyspieszenie harmoniczne równa się siła sprężystości wówczas działająca, czyli K razy całkowite wydłużenie sprężyny delta L plus x, no i minus ciężar, minus mg. Te dwa równania pozwolą nam znaleźć okres. Proponuję postąpić tak. Najpierw zamiast mg wstawić K delta L, ale jednocześnie pozbyć się nawiasu, mnożąc wyrażenia z nawiasu przez K. Otrzymujemy taką zależność. Widać, że można uprościć K delta L i minus K delta L. Zostaje takie równanie. No można w tym równaniu jeszcze uprościć x i wyznaczyć poszukiwany okres.